Witajcie! Mam na imię Mariola i w poprzednich lekcjach pokazałam, jak nabrać oczka klasyczną metodą, jak przerobić oczko prawe, a teraz do pewnej podstawy kompletu wiedzy jest oczko lewe. Jeżeli posiadamy tę umiejętność przerabiania oczek prawych i lewych, to posiadamy już wtedy umiejętność stworzenia trzech ściegów. Będzie to jersey prawy, jersey lewy i ścieg francuski. Najprostszy z nich wszystkich to są te oczka prawe, niezależnie od rzędu. Nazywa się ściegiem francuskim. Ja już mam tutaj nabrane 10 oczek. Pokazywałam Wam, jak przerabiać oczka prawe, które zawsze tworzyłyby mi żeberka, czyli ściek francuski. A teraz, myślę, to już jest ten poziom, kiedy możemy zacząć oczka lewe. Ja, gdy uczyłam moją córkę Julię robić na drutach, to do oczek lewych ona bardzo szybko chciała umieć wszystko, co oczywiście nigdy nie da się umieć wszystkiego od razu, ale te oczka lewe ja jej przedstawiłam jako wiedzę tajemną i najpierw męczyłam ją przerabianiem tylko oczek prawych i w związku z tym ona sobie robiła kocyk z różnych kolorów włóczki takiej grubej na druty numer 5. Ten kocyk nigdy nie został zszyty, ale doskonale posiadła umiejętność przerabiania oczek prawych. W tym momencie pokażę Wam oczka lewe, które właśnie dopełnią wiedzy takich podstaw dziwiarstwa. Co to z tymi oczkami, o co chodzi? Czyli tak, lecimy. Tutaj, jak mówiłam, pierwsze oczko jest u mnie oczkiem przekładanym, go nie przerabiam. W dzierganiu oczek lewych, zobaczcie, w oczku prawym byłaby nitka z tyłu, a w oczku lewym nitkę mam z przodu robótki. Nitka jest z przodu, ona mi towarzyszy z przodu i wkuwam się w to oczko tutaj tak od tyłu, można powiedzieć. Tak widzicie ten ruch, jaki wykonuję? O tak, o. Nitkę mam z przodu. Ciągnę sobie ten drucik do palca wskazującego lewej ręki. Kciuk mi pomaga w tym i wyciągam pętelkę. Wkuwam się od tyłu w to oczko na lewym drucie z nitką tu z przodu. Manewruję odpowiednio, czyli tak trochę mi ten palec pomaga, tutaj mi ten przytrzymuje, cała dłoń pracuje przy tym. I wyciągam sobie pętelkę. Wkuwam się od tyłu, tak widzicie to. To jest ten kluczowy ruch, że tutaj, że nie robię tego tak, o tu, tylko robię to tak, czyli tę nitkę mam przy oczku prawym. Wyciągam sobie i przerabiam. Wkuwam się tutaj w oczko, ciągnę pętlę, palec ten mi pomaga w tym, ten mi trzyma robótkę i wyciągam. Wkuwam się w oczko od tyłu. Widzicie, mam ten taki, tu mam nitkę roboczą, tutaj mam oczko. Wkuwam się w to wszystko i wyciągam sobie oczko. Przekładam nitkę, wkuwam się w oczko, w to oczko na drucie lewym. Taki ruch drucika i mam wyciągnięte oczko. Wkuwam się tutaj, widzicie? Obracam sobie, tu mi wszystkie palce pomagają w tym. Obracam sobie, wyciągam pętelkę i spuszczam to oczko z drutów. Oczko ostatnie, to jest u mnie zawsze oczko na prawo. To był mój pierwszy rząd oczek lewych. Oczywiście, gdybyśmy na przykład robiły ścieg jerseyowy prawy, no to teraz powinnam zrobić jeden rząd oczek prawych. Ale my tutaj ćwiczymy. To jest lekcja do tego, żeby ćwiczyć tylko i wyłącznie oczka lewe. Do poznawania ściegów przyjdzie ten czas, kiedy będziecie poznawały różne ściegi. A w tym momencie po prostu ćwiczymy ruchy paluszków w przerabianiu oczek lewych. Czyli tak, oczko brzegowe, ściągam, nie przerabiam. Układam sobie nitkę przed oczkiem na lewym drucie. Wkuwam się od tyłu, widzicie ten ruch tutaj, wkuwam się od tyłu i tym drutem manewruję tak,
ten palec mi tutaj pomaga w tym, o, żeby wyciągnąć sobie pętlę. I już mam. Wkuwam się od tyłu, ciągnę sobie nitkę w kierunku tutaj palca wskazującego. To jest taki ruch, takie okręcenie druta. I teraz wycofuję się, kciuk mi w tym pomaga i mam pętelkę. Nitkę przekładam z przodu robótki, wkuwam się od tyłu i teraz tym drutem będę manewrować. Uwaga! Idę w kierunku tej nitki z palca wskazującego, okręcam ten drut, drutem nitkę okręcam i teraz wyciągam sobie oczko lewe. Wkuwam się od tyłu, idę w kierunku nitki drucikiem, okręcam sobie i oczko wychodzi. Kciuk mi w tym pomaga, w tym wycofaniu drucika. Idę dalej. Mam oczko, mam nitkę. Obie rzeczy mam z przodu robótki. Ten drut prawy wkuwa mi się od tyłu w oczko prawe. Tu mam nitkę, kręcę sobie i wyciągam. Znów mam ten sam ruch, czyli oczko tu, nitka tu, wkuwam się od tyłu i wyciągam. Mam oczko prawe, tutaj jest niteczka i wyciągam. Wkuwam się tu, zobaczcie, tak, okręcam i wycofuję razem z pętelką. I ostatnie oczko brzegowe, przerabiam je. Jak wynika ze wzoru, czyli na lewo. W tym momencie, gdybyśmy chciały stworzyć jersey prawy, to ja szybciutko przerobię same oczka prawe, tak żeby Wam pokazać, że na tej bazie, która tutaj była przerobiona, możemy sobie miksować pomiędzy rzędami oczka prawe i oczka lewe. Oczka prawe były w poprzedniej lekcji, ja je szybciutko tutaj wykonam, żeby wrócić do punktu wyjścia. I zobaczcie, tutaj mam jeden rząd samych oczek prawych, bo uznajemy, że to jest moja prawa strona robótki. Oto, to jest prawa strona robótki. Tutaj miałam na początku ściek francuski, tutaj mam kawałek jerseyu prawego, tu mam jedno żeberko tych oczek lewych, które wykonałam właśnie w tamtym rzędzie, a tu mam jeden rząd oczek prawych. Odwracam robótkę i wykonam jeszcze jeden rząd oczek lewych. Oczko brzegowe, czyli wiadomo, ściągnę, nie przerobię, tylko ściągnę. I tak odpowiednio tutaj przyciągam tę nitkę, żeby ono było dosyć schludnie wykonane. Wkuwam się od tyłu, nitkę mam z przodu. Wyciągam sobie pętelkę. Mam pętelkę. Wkuwam się w oczko od tyłu. Wyciągam pętlę, kciuk mi tutaj pomaga i ta pętla znajduje się na drucie prawym. Nitka z przodu robótki. Wkuwam się, obracam odpowiednio wokół nitki i wyciągam pętelkę. Wkuwam się, ciągnę sobie nitkę, wyciągam pętlę. Wkuwam się od tyłu z nitką z przodu robótki. Wyciągam pętelkę. Wkuwam się tutaj, manewruję odpowiednio nitką i kciukiem, tutaj sobie tym kciukiem, co ja teraz ruszam, i wyciągam pętelkę. Wkuwam się, manewruję i wyciągam. Wkuwam się tutaj w to oczko od tyłu. Wyrabiam sobie nitkę, szukam nitki prawym drutem i wyciągam pętelkę. No i jest ostatnie oczko. To jest ta moja prawa strona robótki, gdzie jak widzicie, tworzenie tych na przykład, to jest prawa, gdzie te lewe oczka były z tyłu robótki, to tutaj już mi się tworzy ładny ściek, tak zwany jersey prawy. Tutaj mam jedno żeberko oczek lewych, a tutaj mam te trzy żebereczka, to był ściek francuski z lekcji o oczkach prawych. I posiadając takie umiejętności, można ćwiczyć, zmieniać sobie kolory, zmieniać druty na cieńsze, grubsze, to wszystko od Was zależy. W następnej lekcji pokażę Wam, jak zamknąć robótkę. Zapraszam!